mogło to być tak jak spotkanie Samarytanki z Jezusem przy studni Jakubowej, gdzie Pan Jezus dał się poznać jako woda życia. Dla innych mogło to być spotkanie jak Zacheuszem, który wyszedł na sykomorę. Najpierw z ciekawości, by potem przemienić swoje serce. Tak jak to spotkanie z Mateuszem celnikiem, a może jak z Piotrem, Janem i Jakubem nad brzegiem jeziora, kiedy byli przy sieczce. Ktoś inny mógł poznać Jezusa przez świadectwo wiary swoich rodziców, misjonarzy, przyjaciół czy swoich duszpasterzy. Każda z tych dróg była dobra i nadal potrzeba takich dróg. Każda z tych dróg, jak powiedziałem, była dobra i nadal potrzeba takich dróg. Ale jedną z nich, jakże ważną, jest świadectwo życia w myśl nauki świętego Jana Pawła II, patrona światowych dni młodzieży. Kto prawdziwie poznał Jezusa, jak pisał papież w liście apostolskim Novo Millennium Neunte, nie może go zatrzymać dla siebie, ale winien się nim wspaniałomyślnie podzielić. Drodzy przyjaciele tu obecni, i życzę wam i sobie, abyśmy jako uczniowie Jezusa Chrystusa, którzy czynią Go swoim Panem i Zbawicielem, nigdy nie zmęczyli się ewangeliczną miłością. On sam dał dowody pięknej miłości, która nie lękała się krzyża i wciąż tryska źródłem miłosierdzia Bożego.